To jest właśnie, strzelamy dzisiaj do takiej tarczy. I strzelamy tak, pistolet bocznego zapłonu, czyli strzelamy do lewej tarczy. Dlaczego do lewej dolnej? Bo widać na ekranie tylko dotąd. Więc najpierw strzelamy do tej tarczy, żeby widzieć, jak pistolet strzela. My strzelamy 5 sztuk i potem drugie 5 sztuk strzelamy do góry. Tej tarczy już na ekranie nie widać, ale jak będzie wiadomo, jak się strzela, to tu powinno być podobnie. To samo do tych tarcz strzelamy z karabinka, do prawej. Tu strzelamy 5 sztuk, też widzimy, co żeśmy strzelili i dostrzeliwujemy 5 sztuk do górnej tarczy. A z pistoletu centralnego zapłonu strzelamy do tej sylwetki. Liczą się, no to jest najbardziej liczony jest ten prostokąt, ale te poszczególne też mają punkty liczenia. Czy pytania jakieś co do celów? Nie. No to resztę będziemy tam podpowiadać na dole. I najważniejszą rzeczą na strzelaniu jest bezpieczeństwo. Także przekraczając granicę drzwi, zapominacie o wszystkim, wyłączacie telefony, skupiacie się na strzelaniu, a podczas strzelania słuchacie komend prowadzących strzelanie. Jeżeli na strzelaniu, bo broń jest tylko urządzeniem, może się zaciąć. Jeżeli broń się zatnie, to nie odkręcamy się z bronią i proszę pana, zacięło się, tylko broń jest wycelowana w stronę kulochwytu i podniesiemy rękę. Wtedy ktoś z nas podejdzie, pomoże załagodzić sytuację. Jasne? I dlatego, jeżeli coś nie wiemy, to proszę. Jeżeli to pytamy na tym i mówię, dlatego wchodzimy po 3 osoby, żeby się nie rozpraszać, wykonać strzelanie i to szybko wtedy pójdzie. Będziemy mogli przejść do innych rzeczy, na przykład imieninowych. Bo dzisiaj, jak wiecie, są imieniny Piotra. W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się na pierwszych zawodach strzeleckich, charytatywnych, z których cel, czyli wszelkie datki będą przekazane dla rodziny świętej pamięci Artura Kowalczyka, byłego ciężarowca MZKS-u Huragan, wychowanka Huraganu, zawodnika Legii Warszawskiej, wielokrotnego reprezentanta Polski, multimedalistę Mistrzostw Polski, przypomnę 9 medali Mistrzostw Polski, 2 złote, 4 srebrne i 3 brązowe, który no, tragicznie, niespodziewanie odszedł od nas w roku ubiegłym, w 30 października 2017 roku. Głównym organizatorem oczywiście jest Bractwo Strzeleckie Salwa, które można powiedzieć jest głównym organizatorem i pokrywa większość kosztów. Jest to związane i też z wypożyczeniem broni, amunicji, no ale też jeżeli chodzi o osoby, które pracują przy tym turnieju. Także chwała Salwie za to, że po raz kolejny stanęła na wysokości zadania i pomogła. Pomaga oczywiście też Stowarzyszenie KS Huragan, bo to jest to stowarzyszenie, które ma dbać o pamięć tak zwanego całego huraganu, czyli wszystkich sekcji sportowych, tych zwłaszcza nieistniejących. No i oczywiście ośrodek sportu i rekreacji. Także mam nadzieję, że te zawody będą udane i na stałe wpiszą się w kalendarz, tutaj można powiedzieć, imprez sportowych Wołomina. Jest z nami oczywiście najbliższa rodzina świętej pamięci Artura, jest siostra tutaj, żona Agnieszka. I najbliższa rodzina, także mam nadzieję, że tyle osób wystartuje, żeby faktycznie te datki były w jakiejś tam odpowiedniej wartości. Jest czerwona kropeczka. I tą czerwoną kropeczkę najeżdżamy na środek i będziemy strzelać. Andrzej, jak ustalałeś? Z lewej? Proszę? Z lewej pistolet czy karabin? Z lewej pistolet, z prawej karabiny. Dobra. Czyli strzelamy po prawej stronie. Najpierw to po prawej stronie dolne kółko, 5 sztuk i 5 sztuk do górnego kółka. Dobra. No to ta kropka teraz tak, ja przeładuję do palec kółka. Tu. I już jest gotowy do strzału. Proszę? Tylko naciskamy spustusz, nic więcej nie robimy. Kropeczka na środek i strzelamy. Prawa dolna, prawa górna. 5 na dół, 5 na górę. I już mogę? Okej. Okay. Można strzelać. I podpinamy magazynek. Załadujemy. I strzelamy pięć, cały czas kropki do dolnej i była. Jest na białym, proszę spojrzeć. Jest na białym, ta kropka obok. O właśnie, czyli trzeba... O, teraz tak strzela. 5 do 5 góra. Trochę wyżej pani musi strzelać, bo strzela pani na dole pod kółko. Ale teraz do górnej. Proszę? Tak.
Po nas przez kolby strzelałeś? Tak. No, centralny, żeś ładnie walnął. Nie widać. A no tak, teraz czuję jeszcze. Środek celujemy. O, teraz jest. Za wysoko. Stąd za tobą. Od figury prawej. Teraz dojedzie tarcza, to będzie. Czyli celujemy w to kółko. Proszę słuchawki założyć, bo tu wiszą, tu wiszą. Chciałam zapytać, czy... Dobra, proszę. Strzelamy karabinek najpierw. Jest kół. Wciąga. Ciupiem. I następny. Przykładamy do ramienia. W lewą rękę magazynek. Prawą ręką. Oj, tutaj kciupiem. I tu jest tak, to patrzymy. Jest taka czerwona plamka. Trzyma pani tu bokiem. Już karabinek odstrzelałem, tak? Pistolet odstrzelamy. Pistolet odstrzelamy. Tylko prawym okiem, nie lewym. Prawym okiem. Tu pani patrzy prawym okiem. Widzi pani czerwoną plamkę?